Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie Mieszko I i początki Polski. Zapraszam do oglądania. My niewiele wiemy o początkach naszego państwa. Wiemy na pewno tyle, że rządziła dynastia Piastów i że to było plemię Polan. Wiemy bardzo dużo, natomiast z tego, co działo się po przyjęciu chrztu Mieszka, o czym będziemy sobie dzisiaj jeszcze mówili, ale co było wcześniej, pozostaje taką jedną wielką legendą, o którą zadbał nasz jeden z dziejopisów, czyli Gal Anonim. On mówił o tym, że mieliśmy Piasta, który miał syna Siemowita, Siemowit później miał syna Lestka albo Leszka i następnie był Siemomysł. A Siemomysł miał być ojcem naszego pierwszego władcy, naszego księcia Mieszka I, historycznego, pierwszego polskiego księcia. Nazwa Polska wzięła się prawdopodobnie od pola, od którego było uprawiane na naszych ziemiach jako taka podstawa właściwie rolnictwa, albo od plemienia Polan. Tego dokładnie nie wiemy. Prawdopodobnie po raz pierwszy ta nazwa mogła pojawić się za czasów panowania Bolesława Chrobrego, ponieważ na jego monecie, na denarze pojawia się taka nazwa łacińska jak Princeps Polonie, czyli Książę Polski. My dokładnie nie wiemy, kiedy ta nazwa była używana, możemy się tylko i wyłącznie domyślać. Ale wiemy, że Mieszko I na pewno podporządkował sobie kolejne tereny, podporządkował sobie na pewno całą Wielkopolskę, tą południową przede wszystkim. Naszedł on na tereny pomorskie, zdobył on również ziemię kaliską, doszedł do ziemi sandomierskiej, no i oczywiście do Małopolski. Także jego, powiedzmy, panowanie było bardzo prężne i można powiedzieć, że jedną z takich najważniejszych, powiedzmy, jego działań, jego dziedzin działania była właśnie wojna. Jakby nie ona, prawdopodobnie Mieszko ze swoim plemieniem Polan tak wiele by nie uzyskał. Ale przede wszystkim chodziło o to, żeby dążyć do zawarcia sojuszu. Ponieważ tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o przyjęcie chrztu, tu chodziło o to, że jak już szedł w kierunku wschodnim i podbijał te tereny, o których powiedziałem przed chwileczką, tak na zachód bardzo dużym problemem było dla niego państwo wieleckie. Związek wielecki. To są też Słowianie, tylko tyle, że połabscy. I szukał sojusznika. I tym sojusznikiem, jak się okazuje, będą Czechy, ponieważ Czesi są chrześcijańscy, a tam była taka pewna panna do wydania, którą była Dobrawa. Dobrawa była córką księcia czeskiego Bolesława Srogiego. I żeby wziąć ślub, trzeba było się ochrzcić. I ten chrzest ma miejsce w roku 966, a jest to ślub, w którym Mieszko I, biorąc za żonę Dobrawę, powoduje zawarcie sojuszu polsko-czeskiego przeciwko Wieletom. I tak też się dzieje. Rok później dochodzi do walki, walki, w której rzeczywiście my, jako oczywiście Polacy, przy pomocy państwa czeskiego, pokonujemy Wieletów i to daje nam naprawdę dosyć duże poważanie w Europie. A Mieszkowi prestiż. Niektórzy dziejopisarze nawet wspomniali o tym zwycięstwie Mieszka nad plemieniem Wieletów, ale o tym nie będziemy tutaj teraz mówili. Powiemy sobie troszeczkę o tym chrzcie. Chrzest przede wszystkim dawał Mieszkowi to, że będzie on mógł jakby w dużej mierze dojść do takich pewnych elementów, które będą związane z kulturą zachodnią, z tą kulturą rzymską. Czyli generalnie będziemy mieli pismo, będziemy mieli duchownych, którzy będą potrafili czytać i pisać. Władca, jako powiedzmy nasz książę, wzrośnie jego, powiedzmy, pozycja w Europie, jego prestiż, takie ulubione słowo. Dalej da oczywiście takie poczucie wspólnoty. Wspólnoty, powiedzmy, wśród mieszkańców, którzy mają wierzyć w jednego Boga, bo do tej pory oni byli politeistami, więc ciężko było na pewno Mieszkowi to chrześcijaństwo prowadzić i wiemy, że to nie było tak, że w ciągu jednego dnia ochrzcił on kilka osób, a oni później poszli i zaprowadzili chrześcijaństwo gdzieś indziej. Nie, to wprowadzenie będzie trwało kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat. Takim elementem, który jest dosyć charakterystyczny, o którym warto byłoby chyba tutaj wiedzieć, jest obraz Jana Matejki, czyli zaprowadzenie chrześcijaństwa. To pokazuje taki symboliczny koniec pogaństwa w Polsce, a początek nowej wiary. I tam głównym bohaterem będzie Mieszko I, który podpiera się oczywiście o krzyż. Pokazuje on symbol nowej religii, w drugim trzyma miecz, pokazuje symbol swojej siły, a depcze on bożka pogańskiego, co pokazuje, że już pogaństwo się skończyło. Dalej mamy Dobrawę, która klęczy, która niesie świecę, symbol nowej wiary. Mamy biskupa Wojciecha, który wtedy co prawda jeszcze nie był biskupem, nie był na ziemiach polskich, ale Matejko namalował go jako symbol, o którym będziemy mówili sobie później, jako symbol początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach, takiego prężnego, powiedzmy, z siedzibą arcybiskupstwa w Gnieźnie. I mamy tam też oczywiście element, który jest bardzo istotny, czyli mamy Jordana, ponieważ po tej wojnie z Wieletami Otton I jako cesarz pozwolił w Polsce w Poznaniu stworzyć biskupstwo misyjne. Będzie ono zależne od papieża, ale z biskupem pochodzenia włoskiego, czyli z Jordanem. Będziemy mieli pierwszego polskiego biskupa. Jordan, taki jak Michael Jordan, tylko że
troszkę średniowieczny. Jeszcze parę słów o samym chrzcie. Nie wiemy dokładnie, kiedy to było, nie znamy daty. Wiemy, że to był 966 rok i że to prawdopodobnie były ziemie polskie, być może Poznań, być może Giecz, być może Ostrów Lednicki, albo nawet Poznań. Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że po tym chrzcie Polacy troszeczkę będą lepiej postrzegani w Europie, państwo Mieszka będzie o wiele bardziej, powiedzmy, że zasłużone, potężniejsze i będziemy mogli cieszyć się taką, powiedzmy, że chwałą, która przyniesie Polakom również na polu walki dosyć duże poważanie. Taką bitwą pierwszą, która pojawia się w polskiej historii, była bitwa pod Cedynią, 972 rok. Mieszko pokonuje tutaj margrabię Hodona, czyli takiego niemieckiego możnowładcy i pokazuje on też swoją potęgę. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, małżeństwo Mieszka i Dobrawy, no to będziemy mieli z tego małżeństwa Bolesława, który będzie później zwany jako Chrobry, ale mamy też Świętosławę, na przykład taką córkę, którą później wydał on za króla Szwecji i ona będzie taką wikińską królową Szwecji, Danii i też Norwegii, więc można powiedzieć, że no, działanie Mieszka na takim tle politycznym również dawało bardzo duże znaczenie polskiej państwowości. Na koniec życia, około 990 roku, Mieszko wydaje dokument zwany Dagomejudex. Dagomejudex, który potwierdził władzę Mieszka nad konkretnymi terenami oraz pokazał granice, w których, powiedzmy, Mieszko mógł rządzić. Ale nie uwzględnił tam Małopolski, ponieważ tą Małopolskę zostawił Chrobremu, Bolesławowi Chrobremu, który z tej Małopolski będzie musiał później wyjść i powalczyć z drugą żoną Mieszka, Odą, i jej i Mieszka synami, czyli swoimi przyrodnimi braćmi. Później ich wygna z Wielkopolski i przejmie samodzielnie władzę. Ale o Chrobrym będziemy mówić sobie na lekcji następnej. Także za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.